Radziu, dlaczego mamy takiego głosa głupiego? Jakiego? Fajnego mam. Nie, fajny jest głos, kochany jest głos. Jesteś super fajny. Głosie lub mnie. Jego nie lub. Mnie tutaj tak. Mnie się w tym programie bije przez gości, obraża przez głosa. Co ja tutaj robię? Weź mi powiedz. Ty nie wiem, musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. To już jest trzeci sezon tego programu. A jeszcze dodam, że w ogóle wpadłem na szatański pomysł, że skoro mamy takiego gościa, jakiego mamy dzisiaj, a gościa wam za chwileczkę przedstawimy. Pokażemy. I pokażemy. To on by mógł nam zrobić tą czołóweczkę taką ładną, a nie taki szrot. Mi się ta czołóweczka podoba, chociaż myślę, że faktycznie firma, której szefem jest nasz gość, potrafiłaby zrobić ładniejszą, nie? Inaczej. Zrobili kiedyś takie z górami, takie coś było przy olimpiadzie, zdaje się. Pamiętaj, że naszego grafika widzę codziennie, nie mogę być taki. Nie, jest super, nasza czołówka jest piękna, żartowałem, jest dużo lepsza niż jakakolwiek. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz, zapraszamy. No dobrze, to czas już odsłonić karty. Gościem tego odcinka programu FOPA jest Karol Żbikowski. Witamy serdecznie. Witam, i teraz cześć. Tobie zostawiam funkcję Karola do wypowiedzenia, ponieważ ty CEO, czyli po naszemu to jest dyrektor zarządzający, prawda? Czy jest prezes zarządu. Czy prezes zarządu, bo dyrektor zarządzający to jest Chief Operating Officer, zdaje się, tak. Że? Czyli Q, co mnie zawsze też co? CEO. Co? Chief co? Executive Officer, czyli co? Dyrektor. Tak jest, natomiast CEO, czyli prezes, no najważniejsza postać w firmie. No i przy okazji dodajmy, że jedna z ważniejszych firm w Polsce, a przynajmniej w naszej branży. No tak troszkę, cieszę że się tam... Z fałszywą skromnością, nic żeśmy nie zrobili. I muszę powiedzieć, że firma, która ma tak rozległy obszar działania, że bardzo ciężko jest o was opowiedzieć, nawet w tak długim programie jak ten, bo mamy odcinki po półtorej godziny, więc całkiem sporo tej przestrzeni. Natomiast jest kilka rzeczy, o które chcemy zapytać i z historii, ale również z przyszłości. Mhm. Ale na początek, przepraszam, trivia na początek. Karol, czy wiesz, jak się przekręca nazwę Platinum Image? No słyszałem. Dobrze, to już nie będziemy tego działać, ważne, że wiesz. Tak jest. Natomiast przygotowując się do programu, szukaliśmy trochę informacji o tobie i generalnie bardzo spodobało mi się to, że możesz o sobie powiedzieć, czy rynek o tobie mówi seryjny członek rad nadzorczych. O, mój mąż jest zawodu dyrektorem. To mój zawód dyrektor nie ja. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo wcześnie trafiłem do pierwszej rady nadzorczej, bo miałem 28 lat i tak to się zaczęło, była to giełdowa spółka. Która była wtedy w kłopotach w restrukturyzacji, jakoś pomogłem przy tym procesie uzdrowienia tej firmy. No i później pojawiły się kolejne propozycje, jakoś się potoczyło. Nie planowałem tego. Ale zanim pojawił się Platish, no to mamy tak, firmę windykacyjną. Między innymi. Rada nadzorcza, tak. Mamy deweloperkę, mamy firmę robiącą projekty chemiczne i produkcję telewizyjną, tak? No bo to jest też jakby wpisane w to, co robisz. Które z tych doświadczeń... Poczekaj, to kim ty jesteś z zawodu w ogóle i z wykształcenia? Nie, z zawodu jestem menadżerem. Mm-hmm. Moja pierwsza praca po studiach była maklerem giełdowym. Zresztą wtedy był to okres burzliwego startu i rozwoju giełdy, 94 rok. Więc zacząłem pracować w banku handlowym, wtedy takiej jednej z najważniejszych instytucji finansowych. No i oczywiście wszyscy marzyli wtedy o pracy maklera. Tak, wiadomo, koszula, krawat, wszelki, może bardzo. Pieniądze, nie do końca, Wall Street. Bardziej emocje niż pieniądze, wtedy. Państwowe banki nie płaciły aż tak dobrze. Były to czasy naprawdę emocjonujące. Dosyć szybko zacząłem pracować z dużymi klientami zagranicznymi, z bankami znanymi gdzieś tam z pierwszych stron gazet, Merrill Lynch czy Goldman Sachs. I jakoś wszedłem w ten świat finansów, bardzo mnie to wtedy fascynowało.
ale to też lata 90., czyli wielkie kariery, błyskawiczne majątki, tak? Ale też generalnie czas restrukturyzacji i też czas, kiedy właściwie można było zarobić ogromne pieniądze w jeden dzień, ale też w jeden dzień to wszystko stracić. To prawda i chyba takie czasy już się nie powtórzą, bo pewnie trudno by było dzisiaj młodemu absolwentowi uczelni po 4 latach zostać prezesem instytucji finansowej. A bitcoiny? Znaczy generalnie kryptowaluty? To też było podobne ostatnio przecież. Też kryptowaluty takie powstały. Też potoczyło się to dużo szybciej oczywiście. Takie mamy czasy. Takie mamy czasy, ale jak najbardziej był to też okres na zrobienie dużych pieniędzy. Tak. No ja znam parę takich parę przykładów. Fortun, które tak pojawiły się po prostu znikąd, nagle się ktoś stał milionerem. Lata 90. faktycznie to taki dziki czas. Tak, tak, to był dziki czas, ale rozwinęła się giełda, zresztą dzięki której mamy dzisiaj taki... Ponieważ nasz program, jak wiecie, ma określony tytuł i powinien ten tytuł w jakiś sposób realizować, to teraz damy wam taką małą grę. Ja wiem, że to jest dziwne w środku wywiadu, ale to ważne. Zrobimy taką małą giereczkę. Znajdź dwie różnice. Trzy. Powiedz, Radziu, czego brakuje? No to jest raczej zadanie dla widzów. No, robimy quiz dla widzów. Dobrze, to domyślicie się, ale inaczej. Odpowiedź jeszcze będzie w tym odcinku. Tak, zobaczycie. Zazwyczaj jest tak, że pytamy o największą fopę. Ale ja jestem nie spoiluj, nie spoiluj. Wracamy do rozmowy z gościem. Rozmawialiśmy o cudownych latach 90. O dzikich latach 90. Cudownych dzikich latach 90. Cudownie dzikich. Powstawały i upadały kariery. Czy twoja powstała wtedy, czy miałeś moment taki, że ta twoja kariera tak... Nie wiedziałeś, co się stanie. Powstała wtedy, ale był taki okres, że pracowałem jako freelancer, kiedy firma, dla której pracowałem, wycofała się z rynku polskiego. To było w 2003 roku. Wtedy wszyscy myśleli, że w ogóle giełda zostanie zamknięta. Przez tę jedną firmę? Słucham? Przez tę jedną firmę? Nie. To po prostu był kryzys finansowy. Na początku lat 2000 i rzeczywiście spółki nie wchodziły na giełdę, obroty spadły do jakichś minimalnych poziomów i jakiś był taki minorowy nastrój, ale oczywiście ten okres też sobie bardzo, bardzo dobrze cenię, bo też zacząłem pracować chociażby z funduszami private equity, pomagać im w przygotowaniu firm do wejścia na giełdę, ale też bardzo mocno poznałem zaplecze i zarządzanie, jak zarządza się jakby firmami o różnych modelach biznesowych, więc bardzo pomaga mi to do dzisiaj. Czyli wtedy zostałeś tak naprawdę zawodowym dyrektorem? Menadżerem, wolę powiedzieć słowo menadżerem. Dyrektorem. A my będziemy mówili dyrektor. Menadżerem, tak naprawdę skończyłem Wydział Handlu Zagranicznego, kierunek menadżerski, więc jest to mój zawód, można powiedzieć. I Karol ma to na papierze, także wiesz, tak, żaden dyrektor. Dobrze. Mam to wpisane w indeksie. Dobrze, będę mówił natomiast, menadżer. Natomiast ja chciałem zapytać właśnie, o które z tych doświadczeń przydało się w Platiżu. Znaczy pewnie wszystkie, tak, ale masz na koncie naprawdę bardzo szeroki zakres różnych firm. Ja myślę, że składa się na to jakby cały wachlarz tych doświadczeń, bo to trudno powiedzieć o jednym doświadczeniu, które mnie ukształtowało, bo byłem w spółkach o dobrej sytuacji, trudnej sytuacji. Zwykle najwięcej człowiek uczy się tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i trzeba podejmować jakieś trudne decyzje, czy no, po prostu walczyć z jakimiś kryzysowymi sytuacjami, to na pewno kształtuje najbardziej. O, kryzysowe sytuacje. Wiadomo, że w ogniu wykuwa się stol, nie? Dokładnie. Tak, Radziu, opowiedz. Nie, poczekajmy sobie. Później zobaczycie. Poczekajcie, oglądajcie ten odcinek z uwagą. Dobrze, ale mamy taką tradycję, że przede wszystkim właśnie w tym pierwszej części naszego programu chcemy gościa przedstawić, zaprezentować. Ty jesteś raczej takim człowiekiem tajemniczym, chronisz swoją prywatność. No nie opowiadam dużo, wydaje mi się, że... Na kogo może obchodzić moje życie prywatne? Wiesz co, no zdziwiłbyś się, no, ponieważ jesteś menadżerem, dyrektorem, tak, menadżerem. Prezesem zarządu jednej z ważniejszych polskich firm, jednej z bardziej rozpoznawanych medialnych oczywiście, to sądzę, że bardzo wiele osób byłoby zainteresowanych na przykład tym, skąd się w niej wziąłeś. A ta historia akurat nie jest jakąś wielką tajemnicą. Swego czasu właściciele Platyżni Masz, czyli Piotr Sikora i Jarek Sawko, postanowili gdzieś tam wejść w jakiś kolejny okres rozwoju i sprofesjonalizować radę nadzorczą.
I akurat tę propozycję wyjścia do Rady Nadzorczej dostałem od Headhuntera, który, który prowadził ten projekt. I dołączyłem do Rady Nadzorczej Platisza w 2017 roku. Był to taki okres, w którym w spółce było dosyć dużo zmian. Właściciele wycofali się do Rady Nadzorczej. W zarządzie też nie było prezesa. No bezchołowie, jednym słowem. No może nie tak, bo zarząd jak najbardziej, zarząd jak najbardziej działał, ale gdzieś tam podczas tych spotkań i jakby wspólnych dyskusji nad przyszłością firmy, wydaje mi się, że zaczęliśmy, no, jak to się mówi, łapać chemię i założyciele zaproponowali mi, żebym poprowadził Platisza. Przed głębiej w ten cały temat. Tak. Warto było? Warto było, zdecydowanie. Czasu? Zdecydowanie. Sądzisz, warto było. Jest to fascynująca firma i fascynująca praca. Wiadomo, że nigdy twoja praca nie jest twoją ostatnią pracą, ale chciałbyś, żeby to była twoja ostatnia praca? Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to firma złożona z artystów i takich ludzi wolnych. I to nie jest takie zwykłe korpo, którym trzeba zarządzać, prawda? Że tutaj jest zasób jeden, zasób drugi, zasób kolejny i trzeba to tylko te klocki poukładać. Oczywiście w tym wszystkim trzeba znaleźć jakąś metodę, natomiast jak ci się zarządza artystami? Dobrze, zarządza to dobre słowo, bo niektórzy mylą zarządzanie z rządzeniem, tak? Właśnie artyści po prostu potrzebują swobody twórczej i przede wszystkim samodzielności w swojej pracy i myślę, że tego po prostu tego nie naruszam, tak? Można powiedzieć, że moją rolą jest zorganizowanie im tak pracy, żeby mogli tworzyć i żeby powstawały jak najlepsze projekty. Ale to też nie jest praca od 8 do 16. No na pewno. Nie jest to praca od 8 do 16. Zwłaszcza, że pracujemy też z różnymi strefami czasowymi, bo jak wiecie, wielu naszych klientów pochodzi czy ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Europy Zachodniej, więc można powiedzieć, że to jest praca prawie 24 godziny na dobę, no oczywiście nie przesadzając, no ale często bywa tak, że gdzieś tam o 8 rano mamy jakiś call z Japonią, a o 20 czy 21 ze Stanami czy z Los Angeles, tam gdzie jest 9 godzin różnicy, bo z Los Angeles pochodzi na przykład sporo naszych klientów. No to czyli praca też musi być pasją, no bo widzę, że tego czasu na pasję to raczej nie ma zbyt wiele. No rzeczywiście czasu na inne rzeczy jest mało, ale ja jestem trochę pracoholikiem, ale pracoholikiem może w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy lubię pracować po prostu, a w Platisz jest takim miejscem, gdzie praca daje dużo satysfakcji. A na tle, bo doświadczeń masz masę, tak? I jakby tak. Z bardzo różnych branży. Na tle tych branży, kiedyś miałem okazję zresztą o tym rozmawiać i dlatego też interesuje mnie twoja opinia na ten temat. Jak wypada branża kreatywna, gdzie też te giereczki, mi się wydaje, że to się, ja jakby w tej branży jestem od zawsze, dlatego jestem ciekaw jakby, w jaki sposób ona jest postrzegana przez ludzi, którzy wyszli z zupełnie innego rdzenia, że tak powiem, zupełnie innego świata. Masz trochę wrażenie, że pracujesz z wariatami? Tak, ale z pozytywnymi wariatami. To wiadomo, nie wszystkimi, tak? Część z nich to są źli ludzie bardzo, na pewno. Nie spotkałem takich, spotykam samych świetnych ludzi. W branży kreatywnej pracuje mi się bardzo dobrze. Zresztą można powiedzieć, że od wielu lat było to moje marzenie i był mój cel pracować w branży kreatywnej. Zresztą przed Platiszem byłem w zarządzie wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Duża firma postpaństwowa, która też była takim bardzo ciekawym miejscem, bo odpowiadałem tam za digitalizację i za przeprowadzenie firmy przez taki proces wejścia w nowe technologie. I to się udało. Firma później została wykupiona przez amerykański fundusz Advent, ale już wtedy pracowałem na co dzień z osobami kreatywnymi, z redaktorami, z autorami książek czy multimediów. Zresztą też wtedy to był mój pierwszy kontakt z tworzeniem gier, bo WSIP tworzył także gry edukacyjne. Które zresztą bardzo dobrze zostały przyjmowane na rynku. Stworzyliśmy też taki portal EduGames, który już dzisiaj nie istnieje, ale grało na tym portalu ponad 10 tysięcy dzieciaków.
można powiedzieć, że wsiąkłem w ten rynek kreatywny i bardzo mnie to wciągnęło. Także praca w Platiżu nie jest pierwszą, tak, nie jest pierwszą. Ale czy te koniki pozazawodowe, albo po części też zawodowe, to na przykład fotografia, są jakieś takie przestrzenie na jeszcze inne rzeczy? Ja bardzo, bardzo lubię architekturę i interesuję się architekturą, więc dużo czytam i staram się dużo podróżować i gdzieś tam oglądać rzeczy, które mi się podobają. To jest jedna z moich pasji. Podróże i kuchnia, co być może widać po mnie. Ale kuchnia, nie, bez przesady, ale kuchnia w sensie gotujesz czy spożywasz, bo to wiesz, spożywać wszyscy umiem. Bardziej spożywam, choć potrafię gotować, ale spożywam w celu smakowania. Właśnie, o to mi chodzi. Czyli spożywam jesteś w celu smakowania. To tak jak Adrian Chmielarz, znany tutaj pewnie wszystkim, tak, który jest wielkim smakoszem i on namiętnie recenzuje restauracje w Pracowałem na studiach w restauracji, zresztą znanej w Warszawie ciągle istniejącej restauracji Belvedere. I zostało mi od tego czasu zamiłowanie do dobrego jedzenia. Ale do cuisine? Kelnerem, byłem kelnerem, tak. A nie miałeś takiego, jakby takiego pociągnięcia, że w stronę tworzenia czegoś? No właśnie jedzenia na przykład. Czy masz sobie, zadam takie pytanie, czy masz sobie w ogóle, to będzie troszeczkę tak od czapy, ale gdzieś chodzi mi o ustalenie takiego profilu psychologicznego. Mm-hmm. Masz sobie taką żyłkę rzemieślnika? Mam. Masz poczucie, że coś chcesz stworzyć fizycznego? Jak najbardziej. Najchętniej pewnie myślę o emeryturze jako, znaczy inaczej. Pewnie na emeryturze założę zakład stolarski. A, widzisz. To bardzo fajna rzecz, czyli drewno generalnie, tak? To w tą stronę. Tak, tak. Ja to doskonale rozumiem, dlatego że jakby pytanie się wzięło z tego, że... Czyli low tech. Ponieważ, dokładnie, ja maluję figurki. Znaczy to jest sposób na życie, kiedy nam wyłączą to wszystko, ten internet i dlatego przejmie nas sztuczna inteligencja. Chodzi mi o to, że ja mam takie wrażenie, ponieważ też pracuję w tej branży kreatywnej od lat i teraz jeszcze gry tworzę własnoręcznie i zawsze miałem takie wrażenie, że to jest strasznie niematerialna rzecz, że jesteś dumny ze swojego dzieła, tak? Zrobiliście w Platiżu wielkie rzeczy, naprawdę wielkie rzeczy, ale czujesz, że nie masz właśnie takiego poczucia, takiego lekkiego oderwania, że to jednak na końcu po pierwsze praca wielu osób, po drugie jednak to nie jest materialne w jakiś sposób. Czy to właśnie jest... Nie mam, to znaczy myślę, że jest coś takiego jak satysfakcja związana z tworzeniem i oczywiście, co jest charakterystyczne dla projektów Platiżu, one są tworzone rzeczywiście przez wiele osób. Bo taki cinematic to jest praca 100 kilkudziesięciu osób. Oczywiście ktoś pisze scenariusz, ktoś reżyseruje, ale żeby powstał cinematic, to musi być ogromny zespół osób plus technologia. Więc można powiedzieć, że jest to rzeczywiście, że są to rzeczywiście dzieła tworzone przez wielu osób i każdy może czuć się współautorem tego. A jednocześnie tego nikt dzieła do końca nim nie jest, nie? Bo a jednocześnie jest tak do końca rozbite nim nie jest. I rzeczywiście to nie jest to namalowanie obrazu czy napisanie książki, które jest rzeczywiście indywidualnym dziełem. Z drugiej strony każdy zostawia swój ślad, bo można ten ślad zobaczyć. Zobaczyć, tak. więc jest to fascynujące. Ja w ogóle kocham pracę zespołową, to znaczy uwielbiam... Taki koncept, że zawodowo wiele zajmujesz osób się pracą, tak, zarządzaniem pracą ludzi, nie? Ale to jest piękne, kiedy zbiera się 100 osób i tworzy coś w bardzo, bym powiedział, taki zorganizowany sposób i na końcu powstaje coś pięknego, prawda? I oczywiście, żeby coś takiego powstało, potrzebna jest technologia, potrzebna jest wiedza, potrzebna jest chęć, jakaś decyzja, więc składa się to na to naprawdę ogromna ilość ludzkiej pracy, decyzji i to jest właśnie piękne. No, jak wychodzi i jak jeszcze nagrody są wręczane przez gremia różnego rodzaju. Z czego jesteś najbardziej dumny? Z rzeczy, które płacisz, zrobił w ciągu ostatnich 2 lat? Twoje opus magnum. Takie. Zrobiliśmy kilka wspaniałych projektów, chociażby Cinematic Metro Exodus, który właściwie zgarnął wszystkie możliwe nagrody. Ten z misiem, nie? Bo i Webby, i
Animago, więc naprawdę to był doskonały projekt, który oglądany był przez miliony ludzi na całym świecie, ale oczywiście jakby fakt pracy nad Wiedźminem, najpopularniejszym serialem na świecie i tworzeniem efektów do tego filmu, to też jest wspaniała sprawa. Często gdzieś tam pisano, że polskie studio będzie robiło jakieś tam proste rzeczy. No wystarczy spojrzeć na nasz reel wiedźminowy i zobaczyć, że jak bardzo przyłożyliśmy się do tego, że ten serial wygląda tak fajnie. Ale to było zaskoczenie? Ten numer jeden na tej liście najczęściej oglądanych seriali, to jak w ogóle świat przyjął Wiedźmina? To znaczy to był super miły news. Nie wiem, czy zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że w pewnym momencie, że będzie fajny serial z tego. I rzeczywiście, no ale zawsze jest to miłe zaskoczenie, jak czyta się, że serial, przy którym pracowaliśmy, jest najpopularniejszy na świecie. Tak, tak, no bo to właśnie różnie bywa. Można być w 100% pewnym tego, co się robi, wiedzieć, że jest się profesjonalistą, że robi się świetne rzeczy, że właściwie mucha nie siada, do niczego nie można się przyczepić, ale też trochę szczęścia jest potrzebne. No oczywiście, oczywiście. No bywa i tak. Bo przecież wyprodukowaliśmy przecież naprawdę świetny film Another Day of Life, jeszcze Dzień Życia, który zdobył europejską nagrodę filmową. Nie jego premiera tak nie odbiła się tak szerokim echem, albo do tego Oscara tak niewiele zabrakło, bo przecież wygrał film, który wcale nie był lepszy niż Katedra. No więc często tak bywa, że oczywiście ilość pracy czy emocji włożonych w projekt później nie jest współmierna do na przykład odbioru tego projektu i czasami tak się zdarza, no ale myślę, że to w sztuce tak jest. Nawet nie wiesz, jak bardzo mam taką znajomą firmę, która zrobiła... Czy to wkurza właśnie, nie wiem, czy to w jakiś sposób frustruje. Frustruje strasznie. Krótka anegdotka, jest taka firma Weill Monarch się nazywa, która jest znana z tego, że przez 3 lata robili swoją ukochaną grę wymarzoną, strategiczną na mobilki jakąś tam. Coś tam się biją ludki. Wydali to, sflopowało. Jednocześnie zrobili na Game Jamie, czyli wiesz co to są Game Jamie, tam się zjeżdżają i razem robią gry. 3 kolegów z tej firmy zrobiło taką małą grę, która się nazywała Oh Sir, The Insult Simulator. I tego sprzedali 150 tysięcy, ale nie no więcej. Także... Dzięki temu żyją. Ale, tak, dzięki temu w ogóle Weile jakby zaczęły dalej funkcjonować i mogły dalej robić gry. Ale to właśnie jest tak, że bardzo często się zdarza, że twoje dzieło ukochane zupełnie nie trafia, zażera to, co było tak... Coś, co jest zrodzone, czy to trochę jest dziełem przypadku, tak? Tego warsztatu z jednej strony, ale też rzeczy, które... A czasem jest po prostu chałturą właśnie, to jest najśmieszniejsze. Dokładnie. Czy Wiedźmin był chałturą, czy to jednak jest robota miłości? Nie, to jest robota miłości. Robota miłości jest, no, jest wielu miłośników Wiedźmina w Platiżu. Od lat. Wszyscy czekali na ten projekt i bardzo chętnie się w niego angażują. Więc myślę, że no, praca przy tym projekcie nobilituje i no, ludzie wiele lat czekali na ten projekt. Z takich ciekawostek pewnie wiecie, że chociażby całą symbolikę serialu, czyli znaki odcinków, medaliony zaprojektował jeden z naszych artystów, Michał Niewiara. No też powstał specjalny, na nowo zrobiony medalion. No właśnie. I to są takie rzeczy, które naprawdę cieszą, bo jest gdzieś tam w Londynie czy w jakimś innym mieście widzi się plakat z tym medalionem. Tak? No to jest naprawdę... To u nas to bardzo satysfakcjonujące. I to nie jest nasze ostatnie słowo. I dokładnie to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Wracamy po przerwie reklamowej. Teraz będziecie mieli moment na to, żeby się... Wody. Lepiej uważaj, Radziu. Bo możecie się teraz nasycić mydełkami, środkami higieny osobistej, wodą pyszną, nie rozlewając. Do zobaczenia. Widzimy się za moment. Radziu, a czy jak my będziemy bardzo grzeczni dla naszego gościa, na przykład nie będziemy go zmuszali, żeby opowiadał o swojej fopie, bo mamy lepszy materiał, to sądzisz, że on nam zrobi lepszą czołówkę? Właśnie, Karol Żbikowski, CEO Platysz i Masz.
Bo wy robicie jakieś tam filmy animowane. Jakieś czołówki. Jakieś czołówki. Zdarzały się i czołówki. Ale ja myślę... A to sobie całkiem nieźle, więc pomyślimy. To jest w ogóle ciekawostka z naszego podwórka, bo Platisz bardzo mocno wszedł w rozszerzoną rzeczywistość i tak. My jesteśmy zlokalizowani w Studiu 500. Tak to się nazywa tutaj w naszym żargonie, czyli Studio Polsat Games, ale za ścianą mamy Studio 700, które jest studiem Polsat Sport. I to jest studio zrobione? Robił różnego rodzaju cuda. Wszystkie te wizualizacje właśnie. Tak? Właśnie dla Polsat Sport, jeżeli mógłbyś co nieco o tym opowiedzieć. Oczywiście bardzo, bardzo lubimy te realizacje dla Polsatu. Co tak naprawdę robi Platisz Image? Platisz Image robi wszystko, co jest skupione wokół grafiki komputerowej i może być wykorzystane właśnie w różnych dziedzinach rozrywki. Czyli grafika komputerowa na potrzeby gier komputerowych, czyli cinematiki jako promujące gry, filmy, ale też grafika in-game'owa, czyli sceny wewnątrz gry, które mogą być robione. VFX-y, czyli efekty specjalne do filmów, też są grafiką komputerową. Wykonują je ci sami ludzie często. To też jest grafika, tylko grafika, którą nakłada się na obraz nakręcony na planie filmowym. Ale także grafika na potrzeby transmisji telewizyjnych, właśnie jak studio Polsat Sport. Liga Mistrzów, prawda? Liga Piłkarz Mistrzów. Wybiegający na środek tu studia i go widać, on jest praktycznie hologramem. Dokładnie, czy przenoszący się z boiska do studia chociażby, tak? Teleportacja, to nasza specjalność. Magia. Ale to nie jest właśnie ostatnie słowo wasze, prawda? Jeżeli chodzi o technologię. My już czujemy się generalnie jak w takim wielkim placu zabaw, na takim będąc, prawda? Że są różnego rodzaju techniki. Mamy własne 5G. Zdecydowanie nie jest to ostatnie słowo. Właśnie z Polsatem uruchomiliśmy wirtualne eventy tak zwane, więc teoretycznie ja mogę siedzieć w tej chwili gdzie indziej. Może ja w ogóle nie siedzę w tym studio w tej chwili, tylko w Platiszu, a jestem tutaj w postaci augmented reality. Może ta woda to nie woda? Poczekaj, nie psuj niespodzianki. Ja troszeczkę będę zajawiał ten temat. Za tym wiesz, fizyka płynów jest akurat dosyć skomplikowana, więc ja... Ale jaką oni wodę świetną zrobili, wiesz, tutaj. Tak, to są wszystko efekty specjalne, przecież to jest wszystko wirtualne. No dobra, ale tutaj już żeśmy troszeczkę zajawili w odrobineczkę ten temat, a dla nas to jest akurat strasznie ważne, bo tak nie wiem jak wy chłopaki, ale ja to się na przykład interesuję grami wideo i generalnie lubię w te giereczki tam czasem pograć. Słyszałem, że Platinum Image oprócz tego, że robicie CGI i oprócz tego, że przygotowujecie jakieś tam asety dla firm robiących gry, że macie też plany wejścia w gry jakoś tak głębiej. Niewykluczone, jak najbardziej jest to możliwe. Platisz od wielu lat tak naprawdę jest w sektorze gamingowym. Oczywiście wiele osób myśli, że Platisz tworzy gry. To jest bardzo ciekawe, ale wiąże się oczywiście to z tym, że pracujemy dla sektora gamingowego i powstają cinematiki i często wiele osób, które nie jest tak, jesteśmy w tym kontekście wspominani. Oczywiście coraz częściej zdarza nam się pracować nad projektami, gdzie właśnie tworzymy content do gry, czyli content nie promocyjny, tylko in-game, więc jakby w naturalny sposób te nasze kompetencje mogą być wykorzystane czy do stworzenia jakby własnej gry, czy właśnie jakichś partnerstw z producentami gier, w których możemy wejść jako współtworzący grę. I myślę, że takie rozwiązania są jak najbardziej możliwe. No, tutaj między innymi była aplikacja, która pomagała zbierać fundusze do walki z rakiem. I to była między innymi To była kampania społeczna Alivia najbardziej. Jest, tak jest. I to były takie projekty. Myślę, że rynek gier, polski rynek, w ogóle polski sektor gamingowy rozwija się bardzo dynamicznie. Niektórzy mówią, że jest to bańka. Nieprawda. Ten sektor będzie się rozwijał dalej. Bańką jest giełda w tym momencie, Być może niektóre tam wyceny na giełdzie czy giełdowe jakieś debiuty mogą tak być nazwane, ale sam sektor, ja widzę przed nim świetlane perspektywy, bo zgromadziliśmy właśnie w Polsce ogromne kompetencje w tym zakresie. Trust umysłowy taki dokładnie, mamy. No, to ja zawsze to jest moje nieodłączne uczucie, kiedy jeżdżę na jakąkolwiek imprezę gamingową, gdzie się zbierają deweloperzy, to zawsze mam takie wrażenie, że jak wchodzę do tego pomieszczenia,
to, że jestem otoczony przez Sheldonów, przez geniuszy po prostu, tak? Tak. Ludzi, którzy są absolutnie zwykle na absolutnym szczycie swoich kompetencji jakby światowo. I ten program, że mam możliwość właśnie pytania. Oczywiście, i właśnie to, co mówisz, to połączenie kompetencji właśnie. Ja nie lubię takich korporacyjnych hasełek, ale jedno z takiej firmy, w której kiedyś pracowałem, lubię bardzo. Let's combine our talents, czyli połączmy nasze talenty. I to jest właśnie to, co odbywa się w sektorze gamingowym w Polsce w tej chwili. Rzeczywiście, że ta jakby suma talentów jest tak duża, że ten sektor naprawdę zaczyna stanowić istotną gałąź w polskiej gospodarce. I przede wszystkim, co jest najpiękniejsze, firmy polskie się globalizują. Wszystkie gamingowe już zapomniały o Polsce. Jeszcze to ja ci zdradzę taką tajemnicę. Średnia sprzedaż gry na rynku polskim w stosunku do zagranicy to jest jakieś między 2 a 5% tak, no całości. Właśnie. Także jesteśmy w ogóle nie istnieje. I to mówimy o Wiedźminie. Mieliśmy taki wywiad, że porównywaliśmy sprzedaż gier na początku lat 90. właśnie w tym dzikim czasie lat 90. I teraz. I słuchaj, kiedyś w latach 90. jak się gra dobrze sprzedawała, to sprzedawała z 50 do 100 tysięcy kopii. Tak. A teraz, jak gra się dobrze w Polsce sprzedaje, to sprzedaje od 50 do 100 tysięcy kopii. Nic się nie zmieniło w ciągu 20 lat. Nic absolutnie. No 30, znaczy, tak? Oczywiście gier jest nabywanych znacznie więcej, tylko nie mówmy jak. Podziękujmy internetowi, tak, i całej globalizacji, bo rzeczywiście tutaj otwiera nam się świat, tak? I ten świat się otwiera właśnie, ale ten świat się otworzył dzięki temu, że mamy właśnie kompetencje, tak? Że, bo ja często to powtarzam i często to też mówię mówiąc chociażby, nie wiem, o sukcesie Platirze, no naprawdę nie ma żadnych przyczyn, dlaczego by, nie wiem, polscy twórcy mieli tworzyć gorsze produkty czy gorsze projekty niż ktokolwiek inny za granicą na świecie. Więc... A jeszcze biorąc pod uwagę nasze ambicje, chęć udowodnienia oraz pracowitość, tak, to wydaje mi się, że nawet bym powiedział, że mamy... Myślę, że jest taki duch przedsiębiorczości w Polakach, który powoduje, że mamy potencjał na znacznie więcej niż inni. Też mamy potencjał, ale w tej chwili mamy też wiedzę, bo oczywiście ja mogę na to spojrzeć na przykład przez pryzmat naszych projektów, które prowadzimy dla wiodących firm gamingowych na świecie. I przecież zwykle pracujemy no chociażby nad Cinematiciem czy nad jakimiś innymi projektami z zespołami deweloperskimi, tak, tworzącymi grę. Często 20 parę lat. Super, dokładnie, z samego serca gamingu, z samego serca tej firmy. I my jesteśmy dla nich partnerami i to są dyskusje często bardzo gorące i one często kończą się tym, że gdzieś tam kolejne projekty do nas trafiają. Więc można powiedzieć, że te kompetencje w tej chwili w Polsce są. Know-how jest, sprzęt jest, jak najbardziej. Internet jest. Słuchajcie, jak to się powinno odbywać? Też twoim zdaniem, czy tutaj powinna być ta opiekuńcza ręka państwa położona na tym, czy jednak ten sektor powinien się rozwijać tak jak dotychczas, można tak zaryzykować takie stwierdzenie, bez jakiejś tam specjalnej pomocy? To znaczy na pewno, jeżeli rzeczywiście jakby widać, że ta branża rozwija się, to warto ją jeszcze wesprzeć, czyli te wszystkie programy typu gaming, one są moim zdaniem bardzo potrzebne. Akurat szkoda, że się gaming kończy, ale zwykle nie jestem jakimś wielkim fanem interwencjonizmu państwowego, ale ta pomoc w przypadku branży gamingowej jest istotna. Mam dokładnie takie samo zdanie jak ty. Też zawsze uważałem, że jednak bez pomocy mainstreamu w znaczeniu państwa i też oczywiście mediów mainstreamowych, to te gry nigdy nie staną się tym, czym już się stały, tak nawiasem mówiąc. Bo to się stało też przez to, że są gaminy, że są te wszystkie programy, które jakby oswajają nas samym istnieniem takiej gałęzi przemysłu. Tak, no właśnie, ale zobaczcie, jak ten proces bardzo szybko nastąpił, bo jeszcze, nie wiem, 5 lat temu mówiono o sektorze gamingowym z takim, powiedziałbym, lekkim uśmieszkiem. Tak? Ale wiesz, dlaczego 5 lat temu mówiono? Bo to było jeszcze przed Wiedźminem trzecim. No a 5 lat temu wyszedł trzeci Wiedźmin. I od tego momentu wszystko się zmieniło w Polsce. To prawda. Właśnie, bo to był nasz pierwszy duży sukces. Dokładnie. Czasami rzeczywiście taki sukces buduje
całą markę całego kraju, prawda? Zresztą dobrym przykładem jest, powiem wam, właśnie Wiedźmin. No, Wiedźmin, byłem w lutym w Los Angeles jeszcze przed lockdownem i spotykałem się z kilkoma studiami animacji, rozmawialiśmy o różnych potencjalnych projektach i kiedy na początku spotkania padało słowo, że współprodukujemy Wiedźmina, a już było to po premierze serialu, rozmowa zupełnie wyglądała w inny sposób. Już nie musiałem tłumaczyć, kim jesteśmy i ile lat jesteśmy na rynku. Właściwie oni mniej więcej pytali niż ja ich, także... Co się wydarzy w drugim sezonie? Tak. więc rzeczywiście takie sukcesy ogromnie budują całą branżę. Jasne. To, co się stanie w drugim sezonie? Tak na ucho, nikt tak nie usłyszy. Nikt nie usłyszy, to jest tam Majczan najwyżej nasz głos usłyszy, a to tak jego jest. Nie ważne. Będzie ciekawie, będzie się działo. Będzie ciekawie, ja to jeszcze... jest mnóstwo tych anegdot. Ja bym chciał jeszcze do tych gier wrócić. Te folie, te dodatkowe drzwi, te różnego rodzaju restrykcje, to znamy, to wiemy, natomiast ja chciałem jeszcze tylko dopytać, co mówią klienci, wasi zagraniczni klienci, wybierając po prostu Platyża. Myślę, że oni po prostu czują spokój pracując z nami, że dostaną to, czego potrzebują. To znaczy wiedzą, że mają po drugiej stronie zespół ludzi, którzy płacisz się znają na tym, co robią. Płacisz i masz. I rzeczywiście no, jest często tak, że wykracza to mocno poza takie typowe zlecenie i na przykład, nie wiem, tworzymy jakieś asety, tworząc cinematic, które później lądują w grze na przykład, prawda? Czyli jeżeli to jest na wczesnym etapie, na przykład jeszcze przed premierą gry, czyli to jest tak, że nie działamy według jakichś tam schematów nie, na otrzymanych obrazkach, tylko rzeczywiście nasi twórcy tworzą taki cinematic od zera, począwszy od scenariusza, poprzez właśnie asety i później całą realizację. Czyli generalnie gra AAA z Platyża to nie jest jakiś science fiction. Nie, ale właśnie poczekaj, bo ja teraz to są ogromne budżety. My jesteśmy jeszcze małą firmą stosunkowo, ale to jest jedna rzecz. Czemu nie? A druga rzecz jest jeszcze taka, że nie macie tego doświadczenia i za szybko go nie zdobędziecie. I ja się zastanawiam, czy... Bo generalnie w game devie jest tak, że tych osób, które robią grę, fizycznie ją wymyślają, to jest bardzo niewiele. To jest grupa z między 15 a 30 góra. Cała reszta to są aseciarze, tak naprawdę, czyli artyści, którzy tworzą dla nas no właśnie te modele postaci z gry na przykład. I teraz moje pytanie brzmi tak. Czy wy, będąc ekspertem od robienia asetów, nie widzicie ryzyka w tym, żeby się jeszcze rozszerzać na game dev? Znaczy, czy nie wystarcza wam po prostu pozycja, w której jesteście? Jesteście... Nie chcę nazywać asset shopem, bo to nie jest asset shop, ale jesteście firmą, która potrafi zrobić najlepsze asety na świecie. Czy jest sens jeszcze to w jakiś sposób, nie chcę mieć rozmydlać, bo to nie jest to, ale jakby rozkładać te siły na różne... Oczywiście jakby jakby w biznesie zawsze jest istotne wykorzystanie swoich silnych stron i swoich kompetencji gdzieś tam... dobranie czy dokupienie kompetencji, których się nie posiada. I oczywiście jakby taki proces może się odbywać w wieloraki sposób, prawda? Przez chociażby właśnie partnerstwa z jakimś deweloperem, który właśnie nie ma silnej strony właśnie tej aseciarskiej, jak mówisz, tak? Czy nie ma silnych kompetencji graficznych, a tak bywa. Więc oczywiście może to być proces taki rozłożony w czasie. Pytanie się bierze stąd, że branża gier, wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie jest łatwą branżą. Jest wręcz przeciwnie, jest rzeźnicka. To prawda. I tych historii sukcesu w skali Polski nawet, tak, jest tak naprawdę bardzo niewiele. Bo biorąc pod uwagę, że w branży pracuje 5 tysięcy albo 6 tysięcy osób, no to sukces odniosły 3-4 firmy, góra. Więc znowu, czy jest sens ryzykować? Czy jesteście pewni, że czy w waszym projekcie jakby to już wiecie, że to będzie miało sens, tak? No jesteś ekspertem oceniania ryzyka, tak? To jest twoja praca. Ocenianie ryzyka projektów. I czy jest sens w taką branżę? To zakładam, że nie będziemy też podejmować nadmiernego ryzyka. To znaczy oczywiście tak jak powiedziałem, z drugiej strony mamy
jakby takie kompetencje, których wiele firm, które biorą się za to, nie posiada, prawda? Mhm. Albo posiada, ale nie w tak zaawansowanym stopniu, więc myślę, że to prawdopodobieństwo w naszym przypadku, prawdopodobieństwo sukcesu też jest większe niż w przypadku... No właśnie, zupełnie nie jestem o tym przekonany, dlatego że... Pograsz, to się przekonasz. Słuchaj, znam tę branżę, tak. I znam ją naprawdę nieźle. I wiem, że ani pieniądze, ani kapitał, właśnie ten trust umysłów, o którym żeśmy mówili, to nie są niczego gwarancje. Zgadzam się. To jest tak w tym momencie randomowa, tak całkowicie losowa branża i tak nie ciężko jest trafić w to, co... Rzeczywiście tak jest, że jest to, że zdaję sobie z tego sprawę, ale oczywiście też biznes jest też podejmowaniem ryzyka, więc w naturalny sposób jakby ta skłonność do ryzyka zawsze istnieje, ale też można powiedzieć, że jakby wiele osób, które pracuje w naszym zespole, bardzo by chciało na przykład pracować przy projektach gamingowych, to też ma jakieś znaczenie, to znaczy chęć realizacji się przy takich projektach oczywiście. Czyli przychodzą po prostu pracownicy: szefie, zróbmy giereczkę w końcu. No nie do końca. Nie do końca może tak, ale na pewno jest taka presja. Ale to też jest trochę o tym rzecz, znaczy to jest potwierdzenie tych słów, które już padły podczas tej rozmowy, że artystom trzeba dawać trochę tej przestrzeni na realizację własnych rzeczy. I z jednej strony oczywiście trzeba robić te zwierzątka w puszczy. Tak. W reklamie, bo to daje pieniądze. Ale z drugiej strony, czy też zdarza wam się właśnie podejmować takie ryzyko, że wiecie, że to nie zarobi, ale to trzeba zrobić, żeby rozbudować portfolio. Żeby ktoś był po prostu zadowolony. No jak najbardziej, to znaczy zawsze mamy, Pratis znany jest z tak zwanych shortów, czyli tych krótkich filmów artystycznych jak Katedra, czy Sztuka Spadania, czy Miazmat ostatnio, które mają taki bardzo silny walor artystyczny, ale nie są de facto projektami komercyjnymi, ale współprodukujemy, czy uczestniczymy w produkcji teledysków chociażby, jak w ubiegłym roku teledysk grupy Syny, który zdobył kilka nagród. W tej chwili powstają też dwa teledyski, do których robimy efekty specjalne. Ale to była też pierwsza robota Pletiża, te efekty do Justyny Steczkowskiej, teledysku Niekochana Justyny Steczkowskiej. Taka pierwsza porządna robota. Dokładnie. W latach 97 rok. My po cichutku tę pracę kontynuujemy, więc mamy możliwość gdzieś tam wyżycia się w projektach takich niekomercyjnych. To w takim razie jeszcze podrążę komercyjne projekty giereczkowe. Czy jak już się zabierzecie za te giereczki, to będziecie myśleli tylko i wyłącznie o AAA i wielkich markach, czy będziecie robili swoje? Nie, myślę, że raczej to oczywiście budżety AAA to są ogromne budżety, prawda? Więc... No właśnie, nie jesteście małą firmą, nie jesteście pierwszym lepszym studiem robiącym animację, więc właśnie się zastanawiam, czy to będzie bardziej to realizowanie siebie, czy będzie to po prostu kalkulacja na to, żeby zrobić coś wielkiego? Ja myślę, że kalkulacja, tak, oczywiście realizowanie siebie też, no bo to co może, że tak powiem, powstać, zawsze musi być dobrej jakości, prawda? Mhm. Więc, ale jednocześnie no, jesteśmy biznesem, prawda? Nie jesteśmy przedsięwzięciem artystycznym. Chociaż w te przedsięwzięcia artystyczne się angażujecie, artystów. Bo ja też piję jakby w tę swoją stronę, czyli jakby tego wspierania również kultury, bo tutaj mamy też kilka realizacji historycznych. Wspierają cię? Bo jestem kulturalny. Bo ja nie jestem, więc mnie nie wspierają. Natomiast no, też są, jest to cała sfera w ogóle teatru, widowisk teatralnych, więc tutaj też znajdujecie pole do tego, żeby się pokazać i żeby też zrealizować ciekawe rzeczy, które zarabiają, nie zarabiają? To jest właśnie ta sfera wizerunkowa? Jak najbardziej zarabiają, to są projekty też, na których zarabiamy, a te projekty oczywiście nie są one tak, to nie są tak duże budżety, nie wiem jak duże cinematiki, ale te projekty mają bardzo silny walor taki promocyjny. To dużo ludzi po prostu zna te projekty, no nie wiem, musical Piloci w Teatrze Roma, który pewnie był jednym z najchętniej oglądanych musicali w Polsce. Robiliśmy tam scenografię multimedialną do tego
do tego spektaklu, czy spektakl. Czyli te wizualizacje wszystkie tam. Tak, tak, tak. Czy spektakl Romeo i Julia w Teatrze Buffo, ale także takie rzeczy jak Miasto Ruin, czyli film w 3D w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jezu, mam. Wiem, o co chcecie poprosić. Weźcie, zróbcie starą Warszawę przedwojenną w 3D jakieś. To jest moje marzenie, słuchajcie, to jest autentycznie, to jest moje marzenie od lat. Kiedyś miałem sen i przyśniła mi się Warszawa przed wojną i obudziłem się i byłem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem, że Warszawę nam zniszczyli w trakcie wojny. Pomyślałem, że Jezu, jakie byłoby cudowne, gdyby ktoś kiedyś w VR-ze odtworzył całą Warszawę, żeby można było przejść tymi ulicami. Może nie całą, ale pewnie część. Niewykluczone, że to żeby zrobimy. Znowu się przejść. Tak, poczuć tak, 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 żeby się tej Warszawy sprzed wojny. Tej Warszawy sprzed wojny. Nie wiem, czy to by nie było słabe. Bo potem by się stworzyliśmy chociażby trójwymiarową projekcję bitwy pod Grunwaldem na 600-lecie bitwy. Tylko ja tego nie widziałem. To był projekt, który rzeczywiście tego projektu nie można nigdzie poza Platirzem obejrzeć. Ale rzeczywiście VR może być na przykład odpowiedzią na to. A to był taki beauty corner jakby nieruchomy, czy to animacja była? To był obraz zdigitalizowany w 3D, który w okularach można było obejrzeć. Oglądać i była głębia, bardzo piękna realizacja z podkładem muzycznym. No naprawdę robiące wrażenie widowisko. Widzisz, udało się Grunwald wrzucić do tych dwóch mieczy, o których żeś mówił na początku. Tak jest, chociaż. Tak, czyli wróciliśmy do dwóch mieczy. Tak, chociaż też no, warto zapytać o pytanie, znaczy zadać pytanie o przyszłość. I z jednej strony gdzieś tam klaruje nam się no, AAA, nie? Rozszerzenie tej działalności, tak. Ale co nas w najbliższym czasie czeka z waszej strony? Nie, na pewno często zresztą wypowiadałem się ostatnio na ten temat. Jakby bardzo mocno pracujemy nad silnikami czasu rzeczywistego, nad Unrealem. Wiemy, że Unreal będzie coraz ważniejszy w tworzeniu grafiki komputerowej. Nie tylko gier, ale także grafiki właśnie. Więc chcielibyśmy na pewno w najbliższym czasie, czy w jakimś tam rozsądnym czasie wyprodukować serial animowany. W Unrealu właśnie? Być może z użyciem Unreala. Machinimy robią. szukamy w tej chwili pomysłów. Mamy w tej chwili taki mały zespół developmentowy, który pracuje nad selekcją pomysłów na projekty filmowe. Red versus Blue, nie wiem, czy kojarzysz temat, to jest najsłynniejsza machinima na świecie związana z Halo, która ma chyba już tam, nie wiem, kilka sezonów. No myślę, że pewnie za jakiś czas będzie można zobaczyć jakiś serial wyprodukowany przez Platirz. Jak sami wiecie, takim mocnym trendem jest w tej chwili oglądanie, nie tylko granie w gry, ale też oglądanie kontentu związanego z grami. Wyprodukowaliśmy dwa odcinki do Apex Legends, które były przyjęte bardzo dobrze. W tej chwili pracujemy nad animacjami do innej gry. Myślę, że niedługo pewnie pierwszy odcinek będzie publiczny. Więc to tworzenie kontentu animacyjnego związanego z grami też postrzegamy jako taką szansę dla nas, bo no, jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. I nabywacie doświadczeń. I na bazie doświadczeń zakładam, że coś za jakiś czas fajnego powstanie. No dobrze, to tak, nową czołówkę żeśmy panie prezesie chyba załatwili. Załatwili. O FOPę nie będziemy pytali, bo mamy coś takiego, że zaraz. Najlepszy. Zobaczcie teraz. Największe FOPa. Poczekaj, to w takim razie podziękujemy naszemu gościowi bardzo. Czy jeszcze się widzimy z gościem? Podziękujemy. A to tak, to jest też FOPę, tak? Zawsze, myślałem, że zejdziemy FOPa, tak FOPa. A potem dziękujemy. To a zobaczcie myślałem, że FOPę. Dobrze, to oglądajcie FOPę. Chociaż trochę niebezpieczne to jest miejsce, znając stadia. Wymachnie. Co to znaczy znając stadia? Co to znaczy znając stadia? Czy ja ci tutaj kiedykolwiek coś przewróciłem? Ten złe słowo powiedział. Czy ja cokolwiek zepsułem kiedykolwiek? Mamy dzisiaj taki... Mamy pierwszą FOPę. Dzięki. Mam nadzieję, że to zostało nagrane, bo to jest najlepsza scena, jaką można. Ja radził wszystko, że jest. Ja mam tu elektronikę. Dobrze. Musimy uratować elektronikę, czyli jakimś tak. Tym. Właśnie. Może odwróć do góry nogami. Na razie się? Komputer wyłącza. Wyłączył się? Także myślę, że to jest. Mamy to na taśmie. No. Dobra. Ale i co? To zwykle. Proszę. Jasne.
Pamiętam na czym. No nie, no proszę. To zwykle ja psuję urządzenia elektroniczne. Ale wiesz, słyszałeś, co poleciało wiem, na początku, była, tak? To była zemsta z twojej strony, wiem. Właśnie tak. Nawet nie była. Dobra, dobra. Ale złapałeś? Bo ja tego wiesz. Nie no, mamy to chyba. No mamy, mamy. A jak się ratuje? To powinno polecieć jako promo. Jak się ratuje taki sprzęt? Nie no, wysuszyć musisz. No. To do ryżu? Nie, tak, tak, jak się, jak z... Dobra. Ale się dziecko Nie, już go nie będę włączał. Na razie go zostawię tak, żeby on sobie ściekał, tak? On się już nie włączy, on ma pewnie jakiś tam... Znaczy, od razu mówię, to nie jest norma. Nie, nie, to jest pierwszy raz. W naszym programie masz okazję doświadczyć tego jako pierwszy. Ale dajmy też, że dobra, jesteś jedną z nielicznych osób, które dostały tutaj szklankę wody. Nic nie wybuchło. Więc... W podróży na jedną imprezę firmową kiedyś zepsułem dwa samochody. Jeden mi padł po drodze. Zostawiłem go tam, pojechałem, miałem drugi na szczęście. I ten drugi też mi padł po drodze, ale powiedziałem nie. Po prostu kręćcie, muszę tam dotrzeć. I złapałem jakąś okazję i dotarłem. Dobra, gość będzie zwolniony z FOP-y w takim razie. Warunkowo zwalniamy gościa z FOP-y i zrobimy tak. A teraz zamiast pytać gościa, zobaczycie jedną scenę z tego. Mamy to oczywiście nagrane, tak? Bardzo, bardzo prosimy jakby to wziąć w montażu w taki sposób. Tak, to zrobimy to dokładnie tak. Skalia, ten. Dzisiaj gościowi damy spokój, bo mamy materiał ze studia. No. Dobrze. Majczan, on się tam próbuje włączyć, postawić. Mam go zamknąć, klapkę i... Majczana? Nie, zostaw go, żeby on wysechł, niech on ci wyschnie, później go ten, nie? Dobra, ja go tu postawię. My jesteśmy profesjonalną telewizją, to się wszystko jest zaplanowane. To wszystko było, wiesz, celem. Jesteśmy, ale to wiadomo, no. Dobra, czyli... weźmiesz ode mnie zdarzenie losowe. Przepraszam, że takiego syfam. Czyli ta przestrzeń z ekranem pod blatem jest jednak nie bez przyczyny. Tak, ja poproszę wodę. Nie, nie, nie dawajmy już Radziowi wody, błagam cię, trzymajmy go z daleka od płynów. Nie. I graliśmy na rowerze wodnym, były dwa rowery spięte. I nagle patrzymy, a ten rower, na którym jest kamera, tam kamera, bo tam kamera to wiadomo, tam jest 50 tysięcy, ale tam była walizka z obiektywami. I te obiektywy, same te obiektywy to było półtorej bańki. A my zaczynamy tonąć z tymi wszystkimi palicami do brzegu. Czyli dziki czas lat 90. Tak. Dziki czas lat 90. Znikające przedmioty. Woda. Cuda na kiju. Oglądajcie tylko w tym programie. Tak jest. No były to dziki. Notatki to dziki sobie czas. Otworzę chociaż. Bo coś mi wyczyni. A ty jesteś kurwiuszki? Ja jestem 71. 81. To nie jesteś średnio dużo starszy. Nie zgadzasz. A ty jesteś który? Nie zgadzasz. Ja mam takiego kolegę jednego, który powinien mieć ksywę Benjamin Button, bo po prostu... Taką mam ksywę w tej branży. 7-6. Ja cię kręcę. No, także bardzo dobre efekty specjalne, naprawdę wysokiej jakości. Render wody. Proszę. Dziękujemy pięknie. Nie, nie dotykaj. Odejdź, trzymaj dwoma rękoma. Tak, wiem, co cały czas pandemii, trzeba o tym pamiętać. Natomiast tak, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować. Dziękujemy ci bardzo, że chciałeś się do nas przyjść. Mam nadzieję, że cię nie wymyczyliśmy. Czekamy na tego AAA od Platliża. Tak naprawdę czekamy. Nigdy... Cieszę się. Poza tym wy jesteście blisko mojego domu, w razie czego zawsze... Zapraszam, można to poszukać. Miał bliżej. No to nie. Tak. Karol Żbikowski, CEO Platyż i Masz. Dziękujemy pięknie i widzimy się za moment. Krótka przerwa i mamy kilka tematów jeszcze do omówienia. Różne różności już po przerwie reklamowej. Także wiadomo, cały czas. Dzień dobry, kłaniamy się w pas. Trzecia część programu FOPA. Bardzo dobry odcinek. Czekaj, Radziu. Słucham. Tak szybko. A gdzie, jest twój komputer? A mój komputer? Mój komputer się suszy. A dlaczego się suszy? Powiedz, przyznaj się przed całą klasą, proszę. Ponieważ żarty były wyjątkowo mokre. Aha. W tym programie, w tym odcinku. A z kogo żartowaliście, że rozleje wodę? Powiedz, Radziu, przy wszystkich, proszę. Ale czy ty mnie musisz teraz roastować? Ja myślałem, że wyciągniesz dłoń pomocną, żeby mnie wyciągnąć z tego
Bajora. I osuszyć. Moje zdrowie. I osuszyć. Uważaj z tą wodą. Radziu, bardzo cię proszę. Tak jest, bo mamy tutaj drogie sprzęty. Szaleństwo właśnie. Jeszcze zostały telefony, jakieś monitory mamy pod spodem. Słuchajcie, jeszcze jest bardzo wiele rzeczy, które Radek może dzisiaj zniszczyć. Różne różności. To jest cały czas nieustający konkurs dla internautów. Dlaczego akurat ten blok, ta część programu się tak właśnie nazywa? Jest szansa, że już odpowiedzieli tydzień temu. A jeżeli nie odpowiedzieli... To jest nieustający konkurs, który cały czas trwa. Tak jest. I tym miłym akcentem przechodzimy do Microsoft Flight Simulator. Tak i jest. Ja tutaj zacznę, ponieważ tu anegdotka śmieszna. Wczoraj kolega wrzucił, słuchajcie, filmik, takie samoloty lądujące na lotnisku, liniowe w sensie pasażerskie. I one tak sobie do dupy lądują, odbijają się, dziobem wbija, skrzydłem zahacza, tam go obraca, no w ogóle masakra. To nieprawda. To nieprawda, to musi być fake. Widziałem takiej sytuacji w tej grze, nie widziałem. Trochę już lat. Nieprawda, Tadeusz. Przecież to jest Microsoft Flight Simulator, ale cudowne jest to, że ta gra jest tak realistycznie zrobiona i ma tak piękną grafikę, tak, że ludzie myślą, że to są autentyczne lądowania samolotów. Naprawdę padłem po prostu. Historia serii bardzo ciekawa, bo ta seria jest tak stara jak ja, bo ona zadebiutowała w 1982 roku. Także wyobraź sobie, ta gra jest w ogóle tak długa, jak ja jestem na tym świecie. No to znaczy kolejne części, bo wiadomo, że 82 rok to była ta pierwsza część. Potem wychodziły kolejne, które wyglądały już coraz bardziej realistycznie. A teraz już doszliśmy do takiego momentu, że ten realizm powala. Oszukuje ludzi. Ale też niemalże. Z drugiej strony trzeba mieć naprawdę bardzo duży dysk, żeby ten realizm dźwignąć. No bo tam zdaje się, że na dzień dobry pobiera się nawet całkiem niewiele. Na starcie gra mówi, nic się nie przejmuj, ja tam potrzebuję 100 giga, ale tak naprawdę to zainstaluje się na 7. I ściąga 7, a potem zaczyna ściągać. A potem zaczyna dociągać. I ściąga. I również to też jest kwestia ustawień, bo ci, którzy mają troszkę słabsze łącze albo troszkę słabszy komputer, bo jednak żeby mieć ultra ustawienia, trzeba mieć dobry komputer. I ściąga. Dobry internet, zresztą o internecie dobrym też będziemy mówić. I ściąga. Słuchajcie, naprawdę, pakiet danych jest bardzo konkretny. I do zainstalowania, do pobrania, i też w czasie rzeczywistym można symulować wiele rzeczy, więc podłączenie do internetu, żeby mieć takie pełne doświadczenie, jest konieczne. No właśnie, to teraz jeszcze wytłumaczmy dlaczego. Dlatego, że Microsoft jest spięty z Bingiem, tak? Z aplikacją, która ma zdjęcia sprzed 10 lat. Z aplikacją, która ma zdjęcia sprzed 10 lat, prawda? To jest oczywiście żart. Znaczy... A, dobrze, wiesz, jeżeli tak. Porównamy tak, Binga tak, 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 i tak. Wczoraj, Google'a. Widziałem wczoraj kolejnego śmiesznego memeska. Jest logo Internet Explorera i podpisane Internet Explorer życzy miłych wakacji. Tak, wyszło wczoraj oczywiście. Chociaż ja mam akurat dużo serdeczności do tego, co ostatnio się, wiesz, już w Microsoftie działo. Ja wiem, że są memy i że to jest taki wdzięczny temat do żartów, ale jednak ta postawa czy jakiś Game Pass... Nie, no prawda jest taka, że Microsoft robi fajne rzeczy. No, robią dobre... To już się tam dzieje. Robią dobre gry, robią dobre usługi i Game Pass to jest jedna z najlepszych takich usług na rynku z największą ilością, znaczy nie największą, ale jedną z największych bibliotek gier. O tym jeszcze sobie pogadamy, ale to zupełnie z innego powodu. Podpowiemy wam. Natomiast dostaliśmy, słuchajcie, symulator. Grę, która jest symulatorem i która właściwie chyba nie ma żadnej konkurencji na rynku. Bo to jest i grasz myszką oczywiście, ty klawiaturą. Gatunek. Znaczy ja w ogóle nie dotykam myszki i klawiatury w tej grze. Ja nie potrafię, co ty, ja A nie czym? Dałbym rady. No, mam drążek, wolant. Masz joysticki w ogóle? Tak jest. I wiesz, ten joystick kupiłem 3 lata temu. Poczekaj, sobie. Poczekaj, ja już wiedziałem, że ta gra wyjdzie. 3 lata temu. Piękne, Radzio. A jaki masz? Ale mało lata mam Star Citizen. Jaki masz joystick? Ale nie mogę tak powiedzieć, co oni zapłacili. To prawda, nie możesz dobry powiedzieć. Joystick mam. Dobry joystick, tak? Tak, dobry joystick, który ma przepustnicę. Osobno? Wszystkie rzeczy. Ty tak w takim no, razem. Nie żalajmy tak bardzo. No, to nie, to nie masz tego. Nie, to nie słuchajcie go, Radzio jak zwykle opowiada. Ale to jest gra, dla której warto mieć joystick, naprawdę. Bo granie na myszce i klawiaturze jest ekstremalnie trudne, przynajmniej dla mnie, żeby ogarnąć całą tę klawiszologię. Znaczy i tak trzeba używać klawiatury, żeby powłączać te wszystkie guziczki, nie? Tak jest, ale też jest możliwość grania padem i też nie polecam, bo ja sobie szczerze mówiąc na padzie też jakoś bo radziłem, dopiero ten joystick, wyobraź sobie. No ja mam, muszę podłączyć się w końcu i zacząć grać, bo jeszcze nie miałem okazji. A dlatego, że marnowałem czas przy innej grze. Przejdziemy już do niej od razu? Wiesz co, no, natomiast ja chciałem powiedzieć, że tak, jeszcze tu... wspaniały symulator, fajnie się w tym lata. Można odwiedzić, i to nie jest jakby hasło reklamowe, każdą
część świata, prawda. Każde miejsce. Każdy, bo jest cała kula ziemska. Cała kula ziemska i jeżeli na przykład chcesz sobie polatać nad Olsztynem, to możesz sobie polatać nad Olsztynem. Jeżeli chcesz polatać nad Warszawą, to możesz. Jest Pałac Kultury jako bryła. Ale jak chcesz polatać w tym miejscu, gdzie teraz zrobili Pałac nową... Pałac Prezydencki? Nie, raczej myślałem tam, gdzie jest Pałac Prezydent, Ministerstwa Sprawiedliwości, to się okazuje, że środek wsi masz, kurde, strefę wolną od latania. Można? Można. Tak, ale szczerze mówiąc, no już trochę memów powstało, jak część obiektów jest, znaczy jak algorytm jest łatwy do oszukania i faktycznie tam no, nie dałoby rady wygenerować całej kuli ziemskiej w taki sposób, żeby każdy obiekt zrobił osobno grafik. Każdy model. No nie, nie da się tego zrobić. Każdy musiałby być grafikiem i każdy musiałby zrobić model swojego domu, żeby to wstawić do gry. Natomiast no, jest trochę uproszczeń, ale mimo wszystko to wygląda pięknie. Rewelacyjnie. I lata się fajnie i można symulować prawdziwy ruch lotniczy, ale też warunki atmosferyczne. Jak ostatnio był jakiś tajfun czy huragan, to ludzie szukali tego miejsca na mapie i wlatywali w oko tego cyklonu. No właśnie słyszałem i one są też odtworzone, te warunki pogodowe. Tak, no? Tak. W czasie rzeczywistym. Także wiesz, jak grasz wieczorem, to latasz w nocy. Jak grasz nad ranem, to latasz nad ranem i tak dalej. Więc jest do wyboru trochę samolotów. Jest taka bardzo uproszczona szkółka lotnicza, że gra ci mówi, jak masz wystartować, jak masz wylądować, a potem piaskownica. Po prostu ustal sobie port początkowy, miejsce, gdzie chcesz wylądować. I przez te 7 godzin leć do tego Nowego Jorku z Warszawy. Na szczęście można skrócić i wybrać odpowiednie przyspieszenie czasu. I ja chciałem, wiesz co, zrobić taką magię. Mnie jeszcze boli na wspomnienie o Janie. Że nie, zrobimy no, tak, że zobaczcie, stół jest pusty, stół jest cały pusty i ty, Tadziu, byś zrobił tak pstryk i zobaczysz, co się pojawi. Wow! Jezus Maria, jakie piękne. Widzieliście to? Naprawdę, to się wydarzyło tu. Dobra, i teraz. Czekaj, to ty sobie się tam skup, a ja będę próbował zepsuć twoje zabawki. Wiesz co, ale trzeba powiedzieć, że ta część edycji kolekcjonerskiej, ta figurka Kapitana Ameryki, to ona tak jak figurka właściwie Oscara wygląda, wiesz, to można powiedzieć, the Kapitan Ameryka goes to i mieć po prostu kupę dobrej zabawy, ale też jest bardzo przyjemny. Bobelheadek, zabiorę ci go. Prawda, czyli pan Brenner i jeszcze mamy młot. I co najśmieszniejsze, ten młotek jest strasznie ciężki, słuchajcie. Ja nie chcę nim, ale... niż figurka. Słyszycie, że to... Tak... No czekaj, o. Spokój, już nas za wodę policzą zaraz, wiesz, rozlaną tutaj. Natomiast o czym chcemy powiedzieć? Chcemy powiedzieć o tej grze, czyli Marvel's Avengers. Mieliśmy przyjemność pograć X godzin. O, X godzin. Ja bardzo szybko pograłem X godzin, znaczy spóźniłem się też na program przez granie X godzin, bo grałem do 2:30 rano wczoraj. Na ten poprzedni się spóźniłeś. A dzień na ten poprzedni, tak, oczywiście. Wczoraj też grałem. Dzisiaj byłeś na czas. Dzisiaj prawdopodobnie też grałem. Tak jest. Znaczy nie, no wciągnąłem się, nie będę ukrywał, spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się, że ta gra będzie, bo ona nie ma dobrych opinii w internecie, generalnie ma bardzo słabe nawet. Mhm. I wszyscy po niej sobie strasznie jadą i używają, a ona jest naprawdę sponią. Przede wszystkim spoko jest to i to, co mnie najbardziej zaskoczyło. Ja się nie spodziewałem, że tam będzie single i że ten single będzie jakikolwiek, a ten single jest całkiem spoko. Do wyboru jest 6 postaci, gra się po kolei wszystkimi, jakby można sobie w pewnych momentach wybierać, kim się chce grać. Czyli mamy tutaj Kapitana Amerykę, jest mamy Hulk, tutaj Hulka, mamy Wdowę. Mamy Wdowę, Iron Mana, mamy Thora i mamy jeszcze Kamalę Harris, czyli Miss Marvel. To jest czyli w ogóle nową, pierwsza muzułmanka w świecie. Pierwsza, ona w ogóle biega w, Jezus Maria, hijabie bodajże, to się hijab nazywa. Tam w ogóle można skórki zmieniać. Tak, ale jej ciuch i ona o tym mówi, że to jest ciuch wzorowany na hijabie. Że ona specjalnie, bo ona chciała jakby tą swoją kulturowość właśnie w ten sposób zawrzeć. Tak jest. Kamala mnie na początku strasznie wkurzała, bo ona jest takim okropnym fanboyem Avengersów. To jest jedna rzecz, która mnie w niej wkurzała. Druga rzecz, która mnie wkurzyła, to jest to, że niestety ona jest słabo wprowadzona w grze. W sensie, jeżeli nie znacie historii Kamali, to nie będziecie wiedzieli, co się stało. Bo po prostu ona najpierw nie ma mocy, nie potem się dzieje coś i ona te moce ma. Związane z tym dniem. Znaczy nie, to oczywiście, to jest jakby, ale w żadnym momencie jest pokazane, że ona dostaje moc. Ale wiesz, gdzie był świat, gdzie ludzie wielbili superbohaterów, tak. Nagle był świat, gdzie ludzie ich nie wielbili. Czyli jednym słowem dokładnie czyli się to samo... Raczej bym powiedział, że Civil War. Okay. To jest dokładnie to samo, co było w Civil War. Oni szanili, tak? Wybuchła bomba, zabiła tam, nie wiem, króla Wakandy, o ile pamiętam. Pojawiła się anomalia, mutacja, że część ludzi stała się Inhumans. No i tutaj jest dokładnie... Właśnie jestem ciekaw, czy to jest od razu wprowadzenie Inhumans jako... I właściwie Kamala jest takim, po tym wydarzeniu staje się tym Inhumans. Ona jest Inhumans, tak. W ogóle wiesz, że Inhumans to jest oczywiście też seria komiksów Marvela, masz tego świadomość, tak? Nie wiem.
wiem, nie wiem, ale na ile jesteś, wiesz, Marvelowo wkręcony. Szczerze mówiąc, ja taki jestem zawsze, że tak bliżej mi było do Batmana, chociaż ostatnio Marvel ma dobry czas, przynajmniej jeżeli chodzi o gierę. Czy ty jesteś, przepraszam, bardzo wywłoką DC? Tak, wywłoką DC. Ty. Nie, żartuję, ja lubię DC, aczkolwiek dużo mniej niż Marvela. Jednak natomiast zawsze na pewno Marvel był mój. Uniwersum Marvela ma swój dobry czas, nie tylko w filmach, ale też... DC ma fajnych villanów, a Marvel ma fajnych bohaterów. Tak. Więc można zarówno grać tryb fabularny, czyli grać solo, ale też można bawić się ze znajomymi. I wydaje mi się, że to jest powód, dla którego ta gra pozbierała tyle razów, powtórzę, niezasłużonych, co pozbierała. Dlatego, że ludzie generalnie nienawidzą Game as a Service. Game as a Service to są wszystkie te gry, w które gracie cały czas, tak? Czyli Destiny, nie wiem, World of Warcraft, Diablo, wszystkie gry, które są cały czas, jesteście podłączeni do sieci i są one serwisem, za który płacicie jeszcze bardzo często, są generalnie przez ludzi nielubiane, a zwłaszcza jeżeli są to gry AAA. I tego gracze bardzo nie lubią. I wydaje mi się, że przede wszystkim jakby Avengersi zebrali... pełną cenę, tak? Avengersi zebrali za to, że są Game as a Service. Jak na razie wydaje mi się, że to jest całkiem spoko Game as a Service. Mam kolegę, który jest mega, mega, mega fanem wszystkich gier o farmieniu. On w ogóle ma jakieś, nie wiem, 7000 godzin w Warframe'ie. On teraz siedzi i gra w Avengersów i chwali. W sensie, jemu się ta gra podoba. Czyli ta walka wcale nie jest aż taka tragiczna? Nie, to w ogóle tu się w ogóle nie zgadzam, że walka jest tragiczna. Pograłem w tę grę aż tylu błędów. Po 10 godzinach testowania systemu kombatu, bo do tego to się sprowadzało głównie, a dodajmy, że ja się zajmuję teraz zawodowo robieniem systemu kombatu, więc jest to dla mnie referencja po prostu. Na poziomie niskim trudności, niskim i średnim, to jest maszerska gra, tam wtedy nie trzeba myśleć, oczywiście, po prostu naciskasz guzik. Dwa przyciski, tak? Włączcie sobie harda i zobaczycie, że to nie jest gra, w której wystarczy na pałę naciskać guziki. Tam trzeba myśleć, trzeba zarządzać tymi zasobami, które mają postacie, trzeba zrozumieć, na czym polega jakby ta główna mechanika, do której postać została zbudowana, bo każdy z nich jest inny. Ten ma, nie wiem, rzuca tarczą, jest bardzo akrobatyczny, szybko się przemieszcza. Ten schab, który idzie powoli, tak, no nawala, taki, ale... wydawał źle zbalansowany, ale na taki przykład za mocny. Jak ten, nie, zupełnie. Nie mam poczucia, żeby tam jakaś postać była mocniejsza niż inne, na razie przynajmniej. Aczkolwiek no jest taki dysonans, że jak Hulk wychodzi i nawala gościa i ten gościu się nie składa po trzech strzałach, to się dziwisz i mówisz, że Hulk jest słaby na przykład wtedy. Tak, no bo spodziewasz się, że Hulk każdego rozwali jednym strzałem. Tak nie jest. Więc tak per saldo... Moim zdaniem to jest całkiem przyzwoita gra. Ja się przy niej dobrze bawię. Historia mi się podoba, w multiplayerze zobaczymy. Nie wiem, czy mi się będzie chciało farmić, ale widzę, że jest tam w razie czego miejsce na to. Tak? No dobrze, to co? To jeszcze jedną magię zrobimy, że zniknie to, ale pojawi się coś innego. Jeszcze. Dobra. Także 3, 4. No i proszę bardzo, widzi pan? Pan zamienił figurkę na telefon, pan zamienił. Ty mi powiedz, gdzie jest mój plecak. Cyberpunk. A plecak. To masz możliwość obcowania i my również. A ja bym chciał poobcować technologią, no. Ja bym chciał poobcować z plecakiem Cyberpunka na przykład. to bardzo, wiesz, bardzo dwuznaczne. Bardzo mi przykro, tak, żebyś chciał. Radziu, czy ja dobrze widzę, że ty do pokazywania Sea of Thieves wziąłeś padzioszkę od PlayStation? A tak, proszę ciebie, ponieważ to, co dzisiaj wam pokażemy, to, co dostarczone zostało przez Microsoft, pozwala używać kontrolerów z konkurencyjnej proszę, my nie bierzemy jeńców, słuchajcie. Tak, my możemy wszystko. Pokaż to. Bo ja słyszałem, Microsoft, że na tym można w Sea of Thieves pograć. Nie ma z tym problemu. Mi, natomiast my chcielibyśmy wam pokazać... Oprzyj tam o szklaneczkę i no uważaj. Ja panu nie przerywałem. Chcielibyśmy wam pokazać aplikację, która zadebiutowała w naszym kraju 15 tak. września, czyli aplikację od Microsoftu, która jest bardzo silnie powiązana z Game Passem. Czyli najpierw trzeba mieć Game Pass, żeby móc grać w swoje gry nie tylko na PC-cie, nie tylko na konsoli, ale również, tadam, na telefonach. Na telefonach, urządzeniach typu mobilnego. Więc gry, które do tej pory nie były jakby dostępne, to teraz nagle się stają dostępne. Świat się zmienia, świat pędzi. Czyli co, w tego Cyberpunka, co ten plecaczek żółty, to zagrasz sobie na telefonie. No, jeżeli będzie dodany do Game Passa, to tak. Mm-hmm. Albo do jakiejś innej usługi. A będzie ci wtedy ten plecaczek potrzebny? Bo mamy na przykład GeForce'a. To włącz jakąś zostawmy grę. To. Zostawmy ten temat na razie. Jest taka gra, którą lubisz, słyszałem. Może. Czy ona była dostępna do tej pory na urządzenia mobilne? Może nie. Czy do grania w tę grę potrzebny jest internet, szybki internet? No trzeba, tak. No to ja panu A rozpalę. Czy potrzebny jest do niej pad od PlayStation? Jak się okazuje, teraz tak. Tak jest.
To ja wróciłem, proszę pana, do tej gry. Ty, bo czekaj, bo myśmy tutaj, przed chwilą tutaj Majczan zaczął mówić do ucha, ten nasz śpiewać głos. Śpiewać nawet. Śpiewać nawet. O Jezus, nocka jest akurat. Szkoda, że akurat nocy, ale jak tu jest ładnie. Ale piękna ta noc. Znaczy zaorza, wszystko jest. No bo ta gra jest piękna. Generalnie jest tak, że to jest ważne pytanie. Czy coś instalujesz na telefonie poza aplikacją? No właśnie, bo Majczan myślał, że tu się w ogóle ten, że to mówi tak, ty, te modele to wyglądają zupełnie jak na PC-cie. Ja mu mówię, ziom, to jest na PC-cie przecież, ty, kurczę, nie ogarzę. Tak mu tak powiedziałem. To leci z PC-ta, ale jest tak naprawdę w telefonie. Ale jest w telefonie. Te wszystkie gry znajdują się gdzieś tam, daleko stąd, nie wiadomo gdzie. Słuchajcie, działa. Na serwerze. No, działa. Mogę wam potwierdzić, że działa. Lag jest bardzo mało wyczuwalny. Aczkolwiek w Sea of Thieves pogram, ale czy będę grał na tym w shootery, to jeszcze nie jestem pewien. Do Sea of Thieves twoim zdaniem styka? Tak. Nie no, w ogóle da się. Absolutnie. No to jest... Ja grałem przez weekend. Twoje pierwsze wrażenia? Moje pierwsze wrażenie jest takie, że cholera jasna to działa, jakie to jest niesprawiedliwe. Całe życie mówiłem, że ten streaming jest do dupy. A tu się okazuje, że wcale nie jest. Czyli co, kolejny raz wiesz... Poczekaj, to zakończ życie. Zakończmy to jeszcze. Nie no, ja już to mam te 500 godzin, to już tam nie będę za bardzo grać. Czekaj, bo tutaj... Ale jestem daleko od tego, od ekranu, więc troszeczkę jest mi ciężko. Jako wiesz, jako wielki fan tego tytułu, to nie będzie cię kusiło, żeby gdzieś tam usiąść pod chmurką i pograć, pożeglować sobie? Jak będziesz miał, wiesz, techniczną możliwość. Zawsze śmieszy. No stary, tak. Nie wiem czy w to, ale generalnie jest to, nie no, jest to imponujące, tak? I na pewno będziemy te usługi testować. Na razie mamy, to jest Game Pass, tak? To jest dobrze Game mówię, Pass. Game Pass. W następnym odcinku zabierzemy się jeszcze za konkurencję. Mamy dwie konkurencje na dobrą sprawę. Mamy Stadię, której nie wiem, czy tykniemy, chyba że Google do nas przyjdzie i powie, zobaczcie, jaki fajny Stadia jest tutaj, fajna, zobacz, Tadeusz. Ze Stadią próbowałem to znaleźć, ale szczerze mówiąc odbiłem się jeszcze od Stadii. Natomiast... Chociaż, no to jest jeden z najbardziej chyba nieudanych, póki co. To jest zaskakujące, bo projektu. Okazuje się, że jednak można, co dowodzi tego GeForce Now, który nawiasem mówiąc będziemy testowali w następnym odcinku. Tak jest. I to jest system, który istnieje już od roku, albo półtora nawet chyba, jakoś już dosyć pierwszy, długo. Tak? I był pierwszy i działa. Mhm. A no, nawet tutaj ucho mówi, że dużo dłużej, ale wydaje mi się, że nie dużo dłużej. Nie GeForce Now, w sensie nie ta usługa szerowania gier. Tak jest. W każdym razie nie w tej formie, w której natomiast teraz... Natomiast summa summarum, podsumowanie jest takie, że da się w gry... O, naprawdę, telefon proszę, bierze taki telefon. W świecie mobilnym. To jest fajny telefon w ogóle. Fajny ten telefon, taki ma tutaj takie... Do tematu będziemy wracać. Także pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach programu FOPA. Tadeusz Zieliński. Telefon, radio, nałęcz. Człowiek, który ma przepiękny plecak cyberpunka. Człowiek, żółty, który kocha telefony. I nie ma tego plecaka. Do zobaczenia. Cześć, do tydzień. Pa, pa. Cześć.